Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym będziemy rozmawiali na temat moich roślin. Ale głównym bohaterem dzisiejszego odcinka będzie cyprysik wielkoszyszkowy. W wielu komentarzach prosiliście mnie o to, żebym opowiedziała, jak ja sobie daję radę i jak dbam o ten cyprysik, który jest hodowany właśnie w doniczce. Będę bardzo szczera, jak ja robię, a czego nie robię, a co być może powinnam robić. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was bardzo serdecznie na film. Moje cyprysiki wielkoszyszkowe stoją tutaj w zasadzie od samego początku, odkąd je mam, stoją na tym oknie. Te dwa cyprysiki, no to już troszeczkę je mam, one mają chyba trzeci rok. Dosyć się rozrastają, są dużymi cyprysikami. I ja już Wam w poprzednich filmach, zresztą w wielu filmach, gdzie omawiałam temat moich roślin, mówiłam o tym, że te cyprysiki zaczynają zabierać mi trochę dużo światła, i tak się bardzo zastanawiam, co z nimi zrobić. I tak jak mówiłam, będę dzisiaj szczera, aż do bólu, bo ja nie będę mówiła, co się powinno mówić, jaka jest teoria, tylko powiem... Co ja robię, a pewnie co powinnam robić. Pierwszą rzecz to słuchajcie, na pewno powinnam to te dwa cyprysiki przesadzić i w tym roku na wiosnę przesadzę. Dlaczego? Dlatego, że one miały być już dawno przesadzone. Ja je tutaj w tym koszyku, to tak robiłam troszeczkę, wiecie, posadziłam na tak zwane tymczasowo, żeby one sobie tutaj przetrwały, ale one już tutaj zaczynają robić się brzydkie, dlatego, że im jest tutaj po prostu za mało ziemi. One nie mają tutaj żadnego drenażu. Ja to zrobiłam, naprawdę myślałam, że mi się nie uda, żeby te cyprysiki przetrwały przez dłuższy okres czasu. I ja wzięłam, posadziłam do ziemi do iglaków bezpośrednio, bez żadnego drenażu do tego koszyka no i one tak tutaj rosną miałam je potem przesadzić słuchajcie, w następnym roku znowu tego nie zrobiłam nawet nie nawożę specjalnie czasami mi się tam zdarzy, jak mam resztkę, wiecie, biohumusu no to tam coś tam wleję ale naprawdę, bo Chcę mówić nie, że ja tutaj na nawożę, nie wiadomo, jakie cuda robię i one tak rosną, tylko ja po prostu naprawdę niewiele robię. Ale jedną rzecz, o którą dbam i pilnuję, to to, żeby one miały jednak tutaj w miarę wilgotne cały czas podłoże. Leję tej wody zimą trochę mniej, ale jednak staram się, żeby nie przesuszać latem no troszeczkę więcej trzeba dać tej wody tutaj i no i one właśnie no one mają fajnie taką właśnie wilgotną wilgotną tutaj to wilgotne podłoże Robiłam też film, jeżeli jesteście ciekawi, co robię z tymi moimi cyprysikami na wiosnę, bo ja je podcinam, ja je formuję, dlatego że one po prostu, jeżeli będą nieformowane, no to one będą się po prostu, rozrastają się naprawdę do bardzo dużych rozmiarów, no chyba, że nam o taki, właśnie o to nam chodzi, żeby ta forma była dosyć duża. Ale wydaje mi się, że tego typu cyprysy, tak jak te, to one mają jednak dwie kule. I tutaj trzeba to obciąć, bo jeżeli nie będziecie tego obcinać, to za moment nie będzie widoczny ten pień. A ten pień, jak widzicie, już tutaj jest całkiem wzmocniony. W tym roku będę chciała zrobić no, film, w zasadzie taki, że wezmę i przesadzę te cyprysiki i dam, rozdzielę je. Dam je tutaj do dwóch doniczek. Po prostu. Um, Będę miała problem. Dlaczego? Dlatego że cyprysy one dosyć bardzo mocne, mają silne, duże ukorzenienie, i tam już się po prostu no, na pewno one wzrosły, więc prawdopodobnie trzeba będzie je przeciąć. Ale zdecydowałam się, że rozdzielę je, zrobię dwie, postaram się kupić dwie jednakowe doniczki. I wtedy sobie zrobię tak, że jedna kula będzie po jednej stronie, okna druga po drugiej stronie, a być może po środku tutaj dam to, tą chojneczkę. No, będę musiała coś pomyśleć. Cyprysiki, te wielkoszyszkowe, one lubią, lubią wilgotne. Podłoże, ale również lubią wilgotne powietrze. I dlatego, ponieważ one stoją tu w kuchni, to one się świetnie tutaj czują. Dlatego, że ja tak, mam czajnik tutaj, więc jak leci ten, wiecie, jak czajnik już przestaje się gotować, ale leci para, to ja jeszcze tutaj delikatnie im daję, niech sobie ta para leci już na te moje rośliny. To samo tutaj stoi termomiks, który również generuje jakąś tam parę, jak ja na nim gotuję, więc one w kuchni się czują doskonale. Nie polecałabym wam, tak mnie się wydaje, bo u mojej koleżanki to się nie sprawdziło, jak miała parapet i pod tym parapetem mocno były włączone grzejniki, ono mocno emitowały to ciepło, więc wtedy albo trzeba bardzo rzeczywiście dobrze podlewać i tego pilnować, bo one jak się wysuszą, no to już po prostu mam wrażenie, że one nie mam wrażenia, tylko z doświadczenia widzę, że one po prostu już naprawdę mają problem i nie odrodzą się, wtedy nie pomoże nam żadne przycinanie, one po prostu no, uschną, uschną. Więc trzeba będzie zawsze tutaj z tą wilgocią trzeba uważać, no i trzeba przy bo widzicie one już tutaj, te, te, te wszystkie oto jest się robi, to wszystko za długie, więc będziemy, będziemy to na wiosnę wszystko obcinać i przede wszystkim do większego pojemnika. Tutaj mam też, nie chcę zdejmować Wam, bo jakbyście chcieli zobaczyć, jak one wyglądają, jak są zdjęte, to właśnie tu gdzieś Wam podlinkuję film, dlatego że wtedy widzicie, jak one całe wyglądają, one są dosyć duże. No, i powiem to jeszcze raz, bo już to mówiłam, one mi dosyć dużo światła zabierają, a ja tutaj mam też kwiaty. No i na stole mam zazwyczaj kwiaty, tutaj w tym narożniku mam kwiaty, no więc ja bym chciała jednak, żeby trochę tego dostępu światła te rośliny miały. Tutaj mam jeszcze też jedną hojneczkę, ja tak zdejmę ją. Bo tu muszę uważać, bo jak sami widzicie, są tutaj, ona jest podłączona do, do kontaktu, bo mam tutaj te lampki. Bardzo lubię to w tych, ale pokażę Wam, że ona z każdej strony jest ładna. I z tej, i z tej. I. Zobaczcie, no i to jest ta moja szczerość teraz. Zobaczcie, ona tu stoi, ona nie jest posadzona. Ona jest od początku w tej małej doniczce, która była, jak ja ją kupiłam, i ona jest tylko tu. Ale, ponieważ nie chcę Wam podnosić w tej chwili, ale zrobimy to na wiosnę. Ona tutaj, ta donica miała trochę tej ziemi na dnie. No i kiedyś chciałam podnieść, okazało się, że te korzenie z tej doniczki już się po prostu zadomowiły w, tej, w tym podłożu, które było na dnie tej doniczki. Także będę musiała na wiosnę też przesadzić, trochę przyciąć, uformować, bo sami widzicie, że ona, ta choineczka traci jakiś tam swój, swój ten... Kształt, ale wydaje mi się, że przez to, że ja ją obcinam co roku, to zobaczcie, ona jest naprawdę taka kształtna z każdej strony. Ktoś z Was pisał, że kupił bardzo ładny, duży, taki metrowy cyprysik? No i <laughs> przepraszam, i muszę Wam powiedzieć, że kiedyś, kiedyś, kiedyś tam miałam takiego cyprysika. Który też był taki, kupiłam tak jak tą choinkę i ten cyprysik ja zostawiłam, no bo wtedy nawet nie wiedziałam, czy to można przycinać, czy nie i poza tym mi było szkoda, no bo tak pięknie rosło, no to ja wzięłam, nic nie robiłam, nie przycinałam i tylko ten cyprysik, słuchajcie, tak jak sobie rósł, tak rzeczywiście rzeczywiście urósł do dużych rozmiarów i był taki o, gdzieś tak od ziemi to miałam taki do, do tak, no, taki był myślę, że metrowy a nawet powyżej metra mi urósł no i ja zaczęłam mieć z nim problem, dlatego, że tutaj nie chciałam na oknie, postawiłam go na podłodze też przy oknie, ale tam gdzie jest grzejnik, no i już tutaj on, pamiętam, że Usek mi, usech mi, dlatego że jednak mu przy grzejniku nie bardzo ten klimat odpowiadał, i, i nie pamiętam. No, chyba go wyrzuciłam, już nawet nie pamiętam, co z nim zrobiłam. Także w tej chwili tą choinkę i te na wiosnę będę musiała dosyć radykalne kroki podjąć. No i yy, no zastanawiam się nawet, no bo może, może nawet do Miry, dam do ogrodu, zobaczę. Zobaczę, jak, jak, jak to będzie wyglądało tutaj, i mam nadzieję, że one przeżyją. Zwłaszcza ten to, to przeżyje, bo ja tu sobie tam, wiecie, ale tu będę musiała rozdzielić te korzenie, a wiem, że korzenie tych cyprysików, bo już to i widziałam, one są dosyć silne, dosyć mocne, więc no, rzeczywiście nie, sama jestem ciekawa, jak to będzie. Ale warto jest zadbać o takie cyprysiki, warto je słuchajcie pielęgnować. No, dlatego, że ja już zobaczcie, mam trzeci czy czwarty rok te cyprysiki i one naprawdę świetnie się sprawdzają. Jak widzicie, wyglądają w dobrej formie, są. Także, tak jak ja traktuję na przykład gwiazdę betlejemską. Która jednak mi się nie udaje, żeby później tak pięknie zakwitła, to, to cyprysiki naprawdę można się cieszyć przez wiele lat ich urodą. Zwłaszcza jeżeli macie balkony, jeżeli macie ogrody i możecie w tym okresie letnim wystawić tam do ogrodów. To wtedy to wygląda rzeczywiście fajnie. One lubią światło takie, dosyć dużo lubią światła i takiego fajnego światła rozproszonego. Tak jak wiecie, w zasadzie każdą roślinę można wziąć do ręki i powiedzieć, że ona lubi światło rozproszone. No, zresztą my też lubimy światło rozproszone. A tutaj one stoją na oknie wschodnim. To jest takie okno wschodnio-południowe. I zauważyłam też, że latem, kiedy tutaj na tym parapecie dla niektórych roślin jest za dużo słońca, za bardzo gorąco, bo tutaj to słońce świeci gdzieś do godziny 12, czasami nawet trochę dłużej jest to światło, zwłaszcza w tej stronie, po tej stronie parapetu. Więc, więc jest tak, że no nie wszystkie kwiaty wytrzymują. Ten parapet w tym okresie letnim, a cyprysik doskonale. W największe upały trzymałam te cyprysiki na pełnym słońcu i naprawdę one się tutaj dobrze czuły. Aczkolwiek wtedy musiałam naprawdę pamiętać o tym, żeby podlewać, i to podlewać praktycznie co drugi dzień. I to brałam taką dużą butelkę po nałęczowiance. I lałam tutaj całą butelkę, pół butelki, starałam się tak podzielić im równo, pół butelki na jeden, pół butelki na drugie, i nie, nie przelałam tej, tego cyprysika, więc one rzeczywiście wtedy potrzebują dosyć dużo wody. Cyprysik, słuchajcie, prędzej wytrzyma przelanie, mimo że też nie powinniśmy tego robić jak zawsze, żeby korzenie nie gniły. Ale prędzej wytrzyma to przelanie niż przesuszenie. No, nie lubi być przesuszane, rzeczywiście. A wydaje mi się, że jest to na tyle atrakcyjna roślina, że, że warto ją mieć, warto ją pielęgnować i cieszyć się nią przez kilka lat i, i wykorzystywać właśnie nawet w okresie letnim. Bo ja te światełka, które są tutaj w tej chwili na tych cyprysikach, ja je nie zdejmuję i one praktycznie cały rok są. Zdejmuję je tylko wtedy, kiedy je przycinam. To no to wtedy zdejmuję, żeby uformować, no i, i, i tak one sobie tam funkcjonują. Także wydaje mi się, że, że warto o nie zadbać. No i co jeszcze? Co ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć, takie o zimowe. No i jeszcze sobie pokażę Wam, jak tutaj mam tego, tego Amarylisa, jeszcze już, już się otwiera. Uwielbiam Amarylisy. Ja widziałam przepiękne bukiety z Amarylisów ciętych. Więc rzeczywiście to wygląda przepięknie ten kwiat. Ja, ja mam takiego jednego sztucznego, który też ma wiele lat, ale nigdy żaden sztuczny kwiat nie jest tak piękny, jak piękne są te żywe kwiaty. Zwłaszcza, że zawsze to jest takie, taka niespodzianka, wiecie, człowiek tak, co, co wyjdzie, czy wyjdzie, jak długo coś tam wiecie, czy, czy ten kwiat jest trwały, czy nie, czy uda nam się potem taką cebulę. Przechować do następnego roku. To wszystko są takie fajne rzeczy, które powodują w nas też takie, po pierwsze, że nasz rozwój, bo my się zaczynamy dociekać, szukać informacji, więc rozwijamy się, pozyskujemy coraz więcej wiedzy. Poza tym uczy nas to też takiej cierpliwości, miłości takiej bezwarunkowej, czyli oj, co wyjdzie, to wyjdzie, to będzie dobrze. Często też wychodzi tak, że mamy jakiegoś tam kwiata, którego albo przytniemy nie tak i wychodzi nam jakiś taki dziwoląg, a potem się okazuje, że te dziwolągi są najpiękniejsze, że te dziwolągi to są takie kwiaty, które. Po prostu są niepowtarzalne, takie, wiecie, no, jedyne w swoim rodzaju. Więc dlatego ja kocham rośliny, kocham żywe rośliny. Oczywiście, z tego co Wam już mówiłam wielokrotnie, niestety nie wszystkie rośliny u mnie się sprawdzają. Ja już to wiem. Także, także niestety, niestety tak jest. Pytaliście mnie, kto się pytał jeszcze, jakbyś tak tutaj pokazał, a ja, ja zobaczę, wiecie co, bo przypomniało mi się, że pytaliście mnie jeszcze o zielistkę, ale ona jest w sypialni, to wam, to wam nie pokażę zielistki. No, niestety, no w sypialni jest, to później Wam pokażę. Bo pytaliście mnie na temat zielistki, jak ona wygląda, w jakiej jest kondycji, więc jakoś te zielistki u mnie nie są najlepsze. Ja później, później pójdziemy tam do sypialni, to ja Wam pokażę. I ona dalej u mnie jednak jakoś, jakoś nie wiem, czy ma za mało światła, czy ma, jednak te końcówki dalej są suche. No i nie wygląda wcale dobrze, także no nie, te, ta zielińska green orange, ona u mnie, u mnie jednak nie, dlatego że być może u mnie jest w tam sypialni chłodniej, bo ona jednak lubi ciepło, lubi taką. Podwyższoną wilgotność, ale też przy takiej troszeczkę wyższej temperaturze. Być może jest jej tam za zimno, najnormalniej w świecie zobaczymy. Ja na pewno tą swoją zielistkę, którą mam, to od razu wiem, że jak tylko będzie maj w połowie maja, jak będzie po tych zimnych zośkach, to wyniosę ją do Miry, do ogrodu i mam nadzieję, że u niej się tam ona rozwinie. Bo u mnie jakoś te zielistki. Niekoniecznie, i wiem, że, że one się u mnie nie sprawdzą. I ja nie mam zamiaru się stresować i nie będę, słuchajcie, kupowała następnej, żeby, żeby po prostu znowu się stresować, że mi nie wyjdzie. Staram się właśnie <laughs> robić tak i, i też polecam to każdemu. <laughs> żeby kupować takie rośliny, jakie mamy warunki, dlatego że my później po prostu te rośliny wyrzucamy. Wcale nie są takie tanie te rośliny i bardzo rzadko zdarza nam się kupować rośliny w bardzo dobrych cenach. Więc a jeżeli nam się coś podoba i jeszcze kupujemy czy przez internet, czy, czy gdzieś, no, gdziekolwiek kupujemy, no to są to wyrzucone pieniądze i szkoda. Co innego, jeżeli na przykład dostajemy jakiś kwiat i mówimy, no dobra, spróbujemy, zobaczymy, no to wtedy to ma sens. Także ja w tej chwili robię tak, że raczej kupuję te kwiaty i staram się te kwiaty tutaj hodować, które po prostu się u mnie sprawdzają. No i na pewno sprawdzają się również sansevierie u mnie i to już wiem na pewno. Ale żeby nie było tak słodko, to wyobraźcie sobie, że teraz widocznie albo dwa razy podlałam, nie wiem co zrobiłam, ale w sypialni ta duża sansevieria, podlałam ją i chyba dwa razy, bo przychodzę i patrzę liść tak leży. No i wyciąga ma on końcówka już mu gniła i musiałam chyba albo dwa razy podlać, nie wiem, nie wiem co ja zrobiłam. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli te Sansevierie, one nie wymagają częstego podlewania, ale też w momencie kiedy je podlewamy, nie możemy podlać za dużo od razu wody, bo ona właśnie w ten sposób będzie reagować. Więc warto je po prostu ja wiem, że nas kusi, kusi, bo jest tak sucho, no to wezmę i podleję, ale nie, wtedy musimy właśnie jak jest bardzo sucho, to tym bardziej nie możemy nalać od razu za dużo wody, bo to będzie po prostu dla każdej rośliny szok. Więc wtedy warto jest, nawet jeżeli mamy inną roślinę, która została w jakiś sposób przesuszona, to też zróbmy tak, że pierwszego dnia. Wlejmy troszeczkę wody, jeden, dwa dni, i znowu podlejmy, niż na przykład naraz wziąć i zalać ją wodą, bo efekt będzie od razu mizerny. mizerny. Słuchajcie, będziemy dzisiaj kończyć. To była taka krótka pogadanka. Na temat, na temat właśnie tych moich roślin. Pokażę wam jeszcze, za chwilę przyjdziemy tam, albo zaraz przyniosę tutaj może, bo tu mam teraz fajnie doświetlone, więc fajnie będzie widać, bo u nas jest dzisiaj brzydko szaro, pada deszcz i tak jakoś szaro jest na dworzu, więc tam w sypialni też nie będzie takiego dobrego światła. To zaraz wam przyniosę i pokażę tą zielistkę, jak ona wygląda, bo chyba nie mam się czym chwalić. No, ale pokażę, bo pytaliście, to pokażę. Przyniosłam już zielistkę, tą Green Orange. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale też wam gdzieś tutaj podlinkuję film, kiedy ja zdecydowałam się za radą Sebastiana i obcięłam rzeczywiście całkowicie taką zielistkę. No i ona, powiem wam szczerze, fajnie zaczęła odbijać. No, ale teraz y, jednak też, y, jakbyś tak pokazał bliżej, y, no, jakoś tam, no nie powiem, że wszystkie, no bo widzicie, że nie wszystkie te y, liście, y, powiedzmy sobie, tu żółkną, ale a, nie żółkną, a ciemnieją, ale o, na przykład te dwa, ten tutaj tak brzydko wygląda i ten. Ten też nie najlepiej, ten też tutaj. Ale ja oczywiście obetnę te liście, no a te całkiem powiem wam szczerze, myślałam, że w gorszej kondycji jest, ale jakoś sobie daję radę. Zastanawiam się właśnie, czy nie dać jej do miry, do ogrodu, tylko że boję się, Dlatego, że zauważyłam kiedyś tam, dawałam do miry albo dostawałam od niej jakieś rośliny, i one zawsze, jak ja przynosiłam potem w polecie z ogrodu do domu, to one zawsze mi jednak no, zaczynały chorować. Albo widziałam, że tracą na tej kondycji. Dlatego zastanawiam się, czy, czy, co jeszcze z nią zrobię. Mira ma też, bo dostała ode mnie też tą zielistkę Green Orange, ale już taki ładniejszy, ładniejszy egzemplarz, więc ciekawa jestem jak ona sobie z nią daje radę, bo wydaje mi się, że jeżeli komuś rośnie to fantastycznie, to znaczy, że ma bardzo dobre warunki dla tej zielistki, u mnie ona rośnie kiepsko. Aczkolwiek wcale tak popatrzyłam aż nie jest tak tragicznie. Ja myślałam, że nawet jest gorzej, powiem Wam szczerze. Bo ona stoi na parapecie teraz w, ku, w sypialni. A w sypialni u mnie jest troszeczkę chłodniej, bo ja lubię jak jest chłodniej w sypialni. Ale widzę, że ona sobie daje doskonale radę jakoś i wcale nie jest, nie jest tak źle. Zobaczymy, zobaczymy, co z nią będzie. No nie wiem, nie wiem jakoś tak, wiecie, jak patrzę jak te zielistki, jak byłam w Warszawie, w ogrodzie botanicznym, jak byłam w tej szklarni takiej właśnie tej to tam pięknie były pokazane te zielistki. Zachęcam was, to jest też taki stary film, jeden z tych moich pierwszych, gdzie ja właśnie robiłam taki spacer. Też raczej taka muzyka relaksacyjna i tylko jest pokazany obraz, ale to jest też bardzo fajnie zobaczyć, w jakich warunkach takie rośliny rosną, bo wtedy wiemy już bez żadnej edukacji specjalnej, bo wystarczy, że popatrzymy, gdzie one rosną i już wiemy, czego one potrzebują, że wysokiej temperatury, wilgotności i tak dalej, ciepłego podłoża i już to wszystko, to wszystko mniej więcej wiemy. Także jeżeli nie oglądaliście, to też zachęcam Was do tego. Filmu. No dobrze, zobaczymy, jak ta nasza zielistka wytrzyma. Dzisiaj będziemy kończyć dosyć tego mojego gadania o, o tych roślinkach. No nie wiem, powiem Wam szczerze, że jestem zdziwiona. Ja myślałam, że ona gorzej, <grym>, że ona gorzej wygląda, ale ja wam powiem dlaczego. Bo o to stało z mojej strony, ja myślałam, że ona wszystkie tak te listki ma. A ona jednak tutaj, a widzicie, już wam powiem. To stoi tak. Ta, ta strona jest do okna, i ja stąd widziałam te, Czyli ona tutaj jednak, jak ma to okno, to wcale jej nie, nie przeszkadza, że ta szyba jest zimna i tak, zobaczcie, jak sobie fajnie radzi. Także będą z niej jeszcze piękne, będą z niej ludzie, jak, jak to mówią. Będziemy kończyć aż któryś raz, chyba kończę. Któryś raz już kończę. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. No i oczywiście zachęcam Was do tego, jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, do postawienia mi wirtualnej kawy w kwocie 5-10-15 zł, bo to po prostu pomaga wspierać mój kanał i rozwój tego kanału. No i oczywiście, jeżeli od czasu do czasu oglądniecie jakąś tam reklamę, to też wspiera to kanał. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce, cześć!